Witajcie wszyscy serdecznie, z tej strony Drakej. Powracamy do Dishonored 2 u mnie na kanale. I tak, groźna wręga, ostatnio uratowaliśmy doktor Hypatię, która była naszym celem. Oto rzecz do połowienia krabów. I teraz tak, naszym kolejnym celem jest Kirin Jindosh, tutejszy geniusz, osoba odpowiedzialna za zdjęcia, a także za mechanicznych żołnierzy i wiele innych osiągów tutejszej nauki. Musimy iść go sprzątnąć i uratować Sokołowa, bo tak, Jindosh jest częścią spisku. To on teraz przetrzymuje naszego przyjaciela z pierwszej części i... Let's go! Let's hope your friend doesn't sink the boat while we're gone. Ready? Nic nie obiecuję. Alright, let's get underway. No tak, załóżmy naszą gównianą chustę. Czemu Emily nie dostała własnej maski? Albo czemu nie używa maski Korwo? Taka charakterystyczna maska, kind of jakby symbol tej gry, tak to nazwijmy. I tak, tutaj, mimo tego, iż też musimy dojść najpierw do rezydencji Jindosha, to jest jedna misja, nie w środku Addermire, gdzie najpierw mieliśmy właśnie dotarć do Addermire, a potem samo Addermire. Tutaj mamy jedną ciągłą misję. Jindosh is important to the Duke's inner circle. The Grand Guard watches his mansion, and they'll call down the entire city if they find out who you are. I'll make sure they don't. You said there's a wall of light cutting off access to the carriage station? Yes. But there's a black market shop nearby. They sell on the sly. Ever use a rewiring tool? Korvo taught me the theory. Good. Get past the wall of light. Then ride the carriage to where Jindosh lives. And there's a reason people are afraid of his mansion. I'll get it done. And we take care of this crazy man and his clockwork soldiers, then bring Sokolov back. He means a lot to me. Tak, Korvo oczywiście mówi, że tak, zdarzało mu się używać takich kluczy. Oczywiście to jest nawiązanie do Dishonored 1, gdzie te klucze również były dostępne. I tak, ja chyba w poprzednim odcinku, a jeśli nie mylę, zastanawiałem się, czemu do tej pory na żaden taki klucz nie trafiliśmy. Tak, one zaczynają się dosłownie w tej misji, co jest trochę dziwne, jako że wiecie, spotykamy ściany światła wcześniej. Ale co zrobić? No tak, ja nie mam serca na skrócie, bo przeciwnie do Korvo, Emily ma troszeczkę fajniejsze skille pod używanie na bieżąco. Dobra, i co my tu mamy? Runny... OWS, zwróćcie uwagę na to, ja by totalnie tego nie ogarnąłem. Tak, kapliczka wygnańca jest opisana jako runy, liczba mnoga, bo to zawsze dwie runy. Podczas kiedy pojedyncza runa, to runa i tyle. To fajne, nie? To wiecie, fajny mały rzecz. Po prostu. Na co nie zwróciłem uwagi wcześniej. Dobra, tam chyba niczego nie ma. Więc lecimy tędy. Dobra, i oczywiście nim zrobimy cokolwiek sensownego, to najpierw zbieractwo i jeszcze raz zbieractwo, żebyśmy mieli się za co ulepszać i tak dalej. Tutaj nie ma aż takiego fajnego, dużego obszaru nieposzukiwania, nie ma aż tak dużego terenu neutralnego, jak było to w poprzednim mapie. Tutaj możemy się poruszać, a dosłownie tuż za rogiem są strażnicy i oni, nawet jak jesteśmy na terenie neutralnym, i tak będą chcieli się nas taktycznie pozbyć, tak więc... Okej, perfekt. I tak, oto i kapliczka wygnańca. Szepty pustki. Z jakiegoś powodu, które mnie triggeruje, fakt, że nie ma opcji otwarcia tych szafek po cichu. Tylko musimy je, wiecie, wypieprzyć. To będzie pouczające. Self-taught, he was hailed by the Academy of Natural Philosophy as a genius who would surpass Sokolov and bring about an age of enlightenment. But just 2 years after his arrival,
He was banned from the Academy for life, for reasons that are still not public. When they deported him, he left behind a machine that drank seawater, playing music that brought listeners to tears. They probably took it apart, and it has never worked since. Przepraszam. Ciekawe, czy Jean Dosh był niezrozumianym geniuszem, którego wyrzucono z zazdrości. Czy może faktycznie coś przeskrobał, a to nie zostało po prostu ujawnione. Dobra. Więc tak, mamy 3 runy. Oh boy. Co ja bym chciał wziąć? Chyba szybsze poruszanie się cienia. Do tej pory ten cień mi służy, tak więc wiecie. Operujmy tym, co już mamy. Kościanymi amuletami powiesić na własną rękę później. I tak, tutaj oczywiście nie będę mówił wszystkiego 1:1 czy coś takiego, ale dużo z tych mieszkań jest porośnięte gniazdami krwiogzów, a czyli to się akurat nie zmienia. Oh no, bitches, nie ruszam się. Dobra, zróbmy to. O. Nie. Chcę odzyskać wszystkie moje przedmioty, dobra, zróbmy to w ten sposób. Eksterminację robali. Ja nie jestem pewien, czy jak niszczymy gniazda, to czy te robaki przestają być agro w tym momencie. Wydaje się, że nie są agro do czasu, aż nie mają gniazda. Ogólnie... O, super. To jest taka mała różnica, w sensie płaczek w... Płaczków, płaczek, whatever. W pierwszej części było naprawdę dużo. O nie, podczas kiedy tych gniazdostróży nie ma aż tak dużo. Notatki z seansu. Co my tu mamy? A, no tak, i proszę, mamy kolejne tutaj powiązanie, czyli tak, miejsce, kolejne miejsce, gdzie znaleźliśmy runy odmieńca i jego kapliczkę, to miejsce osoby, która jest zafascynowana samym właśnie odmieńcem. O, strzałki usypiające. Tego nigdy za wiele. To jest dziwne, ponieważ wydawało mi się, że tutaj mamy obraz do zgarnięcia, ale najwidoczniej się mylę. Jeszcze przebiegnę się na szybcika na górę. Ogólnie, jeśli nie chcecie wejść od drugiej strony, to możecie wejść tym okienkiem. To też jest opcja. Wiecie, to jest interesujące, jak gra się... Jak gra się w tą grę bez mocy. Gdzie cała właśnie motoryka jest oparta na wysokich skokach, na zdolnościach przyciągających, mignięciu Corvo i matce Emily. A jednak tego nie ma i trzeba kombinować. A może by wysadzić te drzwi, a może to by to obejść z tej strony, a może to z tamtej strony. To jest interesujące, to jest, wiecie, inne granie w gry, kiedy ktoś zabiera wam część narzędzi. Ale to nie jest chamskie, wiecie, granie, kuźwa, o nie wiem, level 0, przejście całego RPGa, whatever, nie, to jest zaplanowana z góry gra, która ma właśnie działać w ten, a nie inny sposób i jest to jedna z opcji grania i twórcy zapewnili to, żeby było również przyjemne przejście. Hej, mucho. Dobra, wrzuciliśmy na parter. Ja przy Spidermanie się na górę. O mój Boże. Nie przywyknę do tego. Czemu się boicie, głupie kurwa łachudry? Nie widzieliście, jak ten dziewczyna strzela mackami, które przyciągają ją do powierzchni? To co, to dla was aż taka nowość, że musicie wstrzymać alarm? Lamusy? Ogólnie ja tak sobie w ogóle tutaj poproszę... Aha, dobra, czyli nic tam więcej nie było. Gdzie jest moje serce? Tu. Ach, kochana mama, jeszcze ciepła.
To jest dziwne, nie pamiętam w takim razie, gdzie jest jeden z obrazów. Wydawało mi się, że... A, dobra. Okej, pamiętam. Ślur... O, widzicie, tutaj na dole już są... Już są strażnicy. A nasz cel jest w ogóle tutaj, mamy właśnie kolejkę, musimy wsiąść, pojechać dalej i dotrzeć do posiadłości. To jest interesująca rzecz, której troszeczkę nie rozumiem. Ponieważ tak, doszło tutaj do morderstwa. Elitarny strażnik nie żyje. Elitarna straż to są całkiem nieźli badasi dla, wiecie, dla zwykłych obywateli. Mamy tutaj Ramzeja, naszego kurwa kapitana straży, którego zamknęliśmy w pokoju. Czy to jest... Jakby nie wiem, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. Nie wiem, czemu ten portret tutaj jest. Nie wiem, czemu jakiś kapitan straży ma swój portret wykonany przez Sokołowa w ogóle. To jest dziwne. Majorze Bonwill, jeszcze raz dziękuję za pana pomoc. Bez niej niemożliwe byłoby wyśledzenie ostatnich członków Najwyższej Straży, którzy tamtej nocy 3 lata temu byli z Stiltonem. Ostatni z nich, nie wiem, czy pan uwierzy, dotarł aż do May i odpoczywał w tywiańskim przytułku dla ubogich. Twierdził, że... W dniu ostatniego przyjęcia Stiltona widział różne dziwne rzeczy. Opisywał nawet egzotyczną, zakapturzoną postać, która odwiedziła posiadłość. Może ta jest związana ze zniknięciem Stiltona. Tego typu sprawy lepiej pozostawić wojskowym, takim jak pan. Wciąż mam nazwisko i adres pana agenta bankowego. Proszę się nie obawiać. Ostateczna płatność zostanie wkrótce przekazana. Przesyłam też buteleczkę bardzo bliskiemu memu sercu napitku, który powstanie z wytłoków w winogronach. Proszę myśleć o mnie, gdy będzie go pan smakował. Brenna Ashworth. Ashworth to nazwisko pojawi się jeszcze później, ale czemu ten gość jest martwy? Czemu obraz Ramzeja? Nie mam bladego pojęcia. That's fucked up. To dziwne. Kim jest Stilton? Coś mi świta to nazwisko, ale nie mogę go do końca połączyć. Anyway, dobra, teoretycznie powinniśmy udać się tam, tam mamy sklep czarnorynkowy, ale oczywiście gra oferuje więcej, jak to zwykle bywa z Dishonored. Więc skoczymy sobie tutaj. Tutaj? Tutaj chyba nie ma nikogo na dachu, jeśli nie mylę. Na dach bez mocy można dostać tym balkonem, jakby co? O, i tu jest właśnie kolejny mistrz szpiegów w asymetrii. To był Lord Regent, moi drodzy. I to ponownie bardzo dziwne miejsce. Czemu jest tutaj portret Lorda Regenta z Dunwall? Sprzed lat dodatkowo? Bo wiecie, Lord Regent umarł albo został zhańbiony przez Corvo w części 15 lat temu, a jednak dalej na innym kontynencie ktoś postanawia mieć portret tego gościa? Dziwne, prawda? Może jest tutaj jakieś opowiadanie przez otoczenie w tym wszystkim, ale ja tego niestety nie czuję. Znaczy nie czuję. Może czuję, że byłoby to fajne i w ogóle, ale nie widzę tego po prostu w tym wszystkim. To jest mieszkanie kogoś, którego powinniśmy kojarzyć? Jakiejś postaci z pierwszej części? Dobra, nic tutaj więcej nie ma. Poopuszczane przez krwiogzy mieszkania. W sensie nie, że krwiogzy mieszkały w tych mieszkaniach i opuściły, tylko zostały opuszczone przez ich obecność. Come on, nie opuszczasz deski? No, opuść deskę, brudasie. Dobra. I tu jest tak. Mamy kolejną wesołą zagadkę. Mamy safe. Mamy sejfik, brakuje nam kodu. Kod już widzieliśmy, może zwróćcie na niego uwagę, ale podpowiedź jest tutaj. Janice, wszystko znajdziesz w sejfie. Kombinacja pisem tam, gdzie zwykle wiesz, które miejsce
biura zajrzeć. Zmieniłem niedawno wszystkie zapadki w sejfie. Mam wrażenie, że ktoś nas śledzi. Jestem niemal pewien, że słyszałem w mroku szuranie i ciężki oddech, gdy zamykałem w nocy biuro. Tym razem to nie najwyższa straż, ale bez wątpienia ktoś nas obserwuje. Bezpiecznie będzie chyba przełożyć nasze zebranie. Możesz ostrzec innych, gdy obsłużę dzisiejszych klientów. Ruszam do Culerro. I tak, kod jest tutaj. 3 i 9. I tutaj obracamy, póki safe się nie otworzy. Okej. Nie wiem, czy jest patent, żeby zdobyć tą ostatnią cyferkę, ale no. I tu jest interesująco. Najwidoczniej to miejsce jest jakimś miejscem zebrania wrogów Jessamine? Nie jestem kuźwa pewien. Przeczytajcie sobie to. Ja nie wiem. Mi jest tutaj kuźwa dziwnie. Na górze był portret Lorda Regenta wykonany przez Sokołowa. Tu mamy coś o właśnie spotkaniu regentów i o przenoszeniu spotkań, bo interesuje się nimi straż. Dziwne, dziwne i jeszcze raz dziwne. To był chyba ogólnie jakaś loża? Nie jestem kuźwa pewien. Ponownie, jeśli wiecie de facto tak stuprocentowo, lorowo, o co chodzi z tymi miejscówkami, zostawcie info w komentarzach. Jestem naprawdę ciekawy. Dobra. No i teraz tutaj mamy taką dziwną, interesującą sytuację. Ja schowam może ten miecz. Dobra, i teraz tak, niech no ja się zastanowię. It'll just be more complicated than I thought. Jak ja chcę to zrobić? Aż teraz jest trochę niewesoła sytuacja. The Dukes let the blood flies get out of... Nie wiecie co. Am I ever gonna catch a break? Idziemy sobie, idziemy. I nagle... Pani była do nas, że potrzebuje pomocy. Tak, to pułapka, moi drodzy. Melina może? Okej, nie mam pojęcia, czemu moja mina, którą podsadziłem, nie wybuchła. I tak, to jest ogólnie pułapka. Pułapka właśnie gangu wyjców. Gang wyjców to... Członkiem gangu wyjców jest między innymi pani, do której dostarczyliśmy ciało w tamtej misji. I teraz ogólnie... Najzabawniejsza wersja tego tutaj wydarzenia jest taka. O Jezu, NPC nie jest tu mi na drodze. Możemy tą pułapkę rozbroić przed jej odpaleniem. Mianowicie tak. Tam mamy dwie osoby, tu mamy ziomeczka w kącie i tam jeden jeszcze stoi w framudze i oczywiście tu jest ta jedna pani. Jest tak, ja sobie przelecę... Nie, nie. O właśnie. Tak, tu mamy te dwie osoby, niech się mana odnowi. Odpalimy domino. Część pułapki rozbrojona. Tu mamy kolejnego ziomeczka. Dobra, na niego po prostu zeskoczymy za chwilę. Tam jest jeszcze jeden, a przecież powinien gdzieś tutaj być. No dobra, idziemy pomagać, co? Z nim głupio nie pomóc. Hej! Co tam? O nie, to pułapka!
A? Potniesz mnie? O, pociął mnie. God damn it. Think you look tough? Hiding your face? Ponownie, zero litości, tacy randomowi gangsterzy. Joel, okantowałeś mnie. Paolo był tam, gdzie mówiłeś, że będzie sam. Dostał 50 ciosów nożem. Krzusił się krwią, gdy wbiła mu w skroń szyniak. A potem nagle zniknął, zostało po nim jedynie kilka szczurów. Nie wiem, jak wykręcił ten numer, ale na pewno o tym wiedziałeś, łajdaku. Następnego dnia Paolo wrócił z 10 wyjcami, wyciągnęli nas dwójkami, zaciągnęli wrzeszczące Bryndę i Tomę na ulicę i wbili im wszystkie zęby młotkiem. Wsypali im w oczy ten wariacki proszek, zaczęli widzieć jakieś okropieństwa. Wrzeszczały jak karnawałowe klauny, tocząc ust krwawym pianę. Potem Paolo dał znak i wyjdzie zestrzeliły je tymi ich wyjącymi bełtami. Ja się ukryłam. Więc jest już tu po mnie, dupku. Założę się, od początku pracuję z wyjcami. Przysięgam, że jeśli cię kiedyś zobaczę, rozwalę ci łeb. I tutaj mamy pierwszy... Jakby nazwisko Paolo już słyszeliśmy. Paolo jest poszukiwany listem gończym, a także dla Paolo pracowała właśnie Mindy Blanchard, czy jakkolwiek się nazywała. I tak, jest on szefem wyjców i najwidoczniej opanował jakąś sztuczkę, która pozwala mu zmieniać się w szczury, gdy jest zagrożony. No i cóż, to będzie oczywiście też istotne później. O, tędy możemy przedostać się, rozwalając te drzwi, wejść sobie do środka. Niestety nie możemy przejść po prostu po torach, bo są pod napięciem i zostaniemy porażeni prądem. Tutaj była runa, jakby co. I teraz tak, co my tu jeszcze mamy? Kościany amulet. Tu jest kolejny. Aha, dobra, jeden jest w środku, pamiętam. Och, nie dolecę, poważnie. Emily? O, dziękuję ci, dziewczę moje. Dziwnie się zbagowałaś, ale niech ci będzie. O mój Boże, tutaj w tym mieszkaniu jeszcze był kościany amulet, a ja go kurwa nie wziąłem, o mój Boże. I potem robię takie bezsensowne kółka. Wiecie, w pewnym momencie ja stwierdzę pewnie, że wezmę ten cały crafting amuletów, bo... Why the fuck not? I nie wiem, wykraftujemy może sobie coś fajnego. Tu jest ten amulet, tu się skrył, łajdak. O, proszę bardzo. Weźmiemy i może wykraftujemy sobie coś fajnego, ale póki co... na... Dobra. Tak, tam się roi od straży. Ogólnie możemy obejść ten cały dworzec i po prostu przeskradać się tutaj alejkami bocznymi. Ale jako, że ja opuściłem ten kościany amulet, to chciałem wrócić tutaj i zrobić to ładnie, powiedzmy. Ładnie. Oj, okej, to było dziwne. Formuła Adermeyer, okej. Ktoś się tutaj pożywiał. I teraz ogólnie tak. Tu mamy kolejnego bezdomnego. Bezdomny rzuciłem tutaj protip. Tak, czyli są tutaj osoby, które przetransportowały sporo tranu. No i coś sobie tutaj kombinują. To jest info dla nas, możemy to potem wykorzystać. Zajrzymy do sklepu. Póki co legitnie. Potem go ukradniemy, bo tak robimy. Póki co chcę poulepszać Emily. Dobra, to też za chwilę. Tak, pani mówi o tym, że ktoś obrabował sklep ogólnie. I need a tool that can rewire a wall of light, the kind the Grand Guard uses, and I'd prefer not to explain myself. I can help you out, but not right now.
Don't even linger here. I'm supposed to get a visit from Paolo, someone you don't want to meet. Come back later. Understood. I tak, Paolo, the chef gangsterów, is coming. Jezus, jakby ten dziwny efekt jest dziwny. Tak właśnie powiedziałem, dobra. Ogólnie weźmiemy sobie domino. Domino. Czy domino mnie kurwa w sumie ustawia? Chuj, dobra. Pistolet musi wystarczyć. To aż tak. Wchodzimy tutaj i... Niespodzianka. Jest i Paolo. Who do we have here? I wonder why your face is covered, lady. That's my business. Who are you supposed to be? I'm Paolo. In this part of town, everything's my business. And slumming rich kids should remember all that etiquette they learned. Maybe you need another lesson. Is that what you came down here for? O szlak! O, zapomniałem. No tak, jakby jestem tympy. Paolo zmienia się w szczury. Zostaliśmy o tym ostrzeżeni, a ja to zignorowałem, bo jestem sobą. No tak, właśnie widzieliśmy sztuczkę Paolo na naszych oczach. Facet rozproszył się i zniknął. I'm not hiding. I tak, oczywiście on do korwo mówi zupełnie inną mnikę. Mogę to przyspieszyć? Nie chcę mi się go znowu słuchać. Mogę, dobra. Paolo? Okej, dobra, jasne. I tak, Paolo zmienia się w szczury. Już, spieprzajcie. Okej, to ewidentnie zgliczowało. Ale tak, Paolo w cudzysłowie umarł. Teraz możemy iść do pani sklepikarki i załatwić nasz biznes. Can't believe you're alive after crossing Paolo. My well. Train is better. Much better. Come in. Ah, I might have what you've been asking for. Dobra, i nas oczywiście przede wszystkim interesują upgrade'y. Zobaczmy jaki jest sprzęt, ale głównie po upgrade'y tutaj przyszliśmy. Poza tym oczywiście okradniemy, tak jak mówiłem, i zgarniemy sobie wszystko za absolutnie darmo. Klucz do kasy, a dobra, to się przyda później. Runę zgarniemy, okej, dobra. Upgrade. Let's see. I have some upgrade plans for your gear. Pistolet, whatever. Ogólnie tak. Ogólnie. Czy ty na mnie kurwa ziewasz? To już jest ulepszone, to dobrze. Krzyżowanie mieczy jest dla mnie bardzo whatever. Dziwne, że nie mogę wykraftować kieszonki na. Okej, to jest spoko. Jednak kieszonki na więcej. Min elektrycznych. Dobra. Zasięg ostrzy, dobra, jasne. I sleep in the shop most nights. The city's not safe. To jest takie dziwne, że osoba, która gra pacyfistycznie, nie ma praktycznie żadnych opcji. Czemu nie ma pojemności na strzałki usypiające? Czemu nie ma pojemności na miny ogłuszające? Come on! To jest bullshit. Dobra, ulepszmy sobie miecz, bo czemu by kurwa nie? Nie, żebyśmy mieli co robić z tą kasą, nie? Dobra. I tak. Myślę, że jeszcze podejmiemy się słodkiego okradnięcia tejże pani.
Nie wiem, co będzie w tym słodkiego. W sensie słodkie to będzie dla nas, bo zgarniemy cały towar. Ale no. I teraz tak, jeśli chcemy dostać się do miejsca, o którym mówił ten pan Menel. Jasne. Pan Menel, to musimy odwalić parkour tutaj właśnie. Przejść po balkonach i tak dalej. Ogólnie tak, najbardziej legitna droga prowadzi tędy, tutaj po róży, tutaj po balkonie, cyk, 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 cyk i jesteśmy tam na górze. My oczywiście nie bawimy się w tego typu przyziemne metody działania. Zamiast tego idziemy, tak jak właśnie opisałem, bo Emily odmawia skoczenia wyżej. No cóż. To dziwne, że tak to strasznie ograniczyli, wiecie, ja rozumiem, że rozgrywka w Dishonored jest bardzo pionowa, ale naprawdę musieliście aż tak ograniczyć te... Spadaj, mucho. Idź se, mucho. Aż tak te wspinaczkowe moce? Dobra. Gotowi do uderzenia. Ciii, muchy, ciii. Zaraz będzie po wszystkim. Dobra. Kolejne gniazdo rozbrojone. Pamiętam, że gdzieś tutaj właśnie ukryte jest... Ukryte jest chyba runa? Nie, runa jest na dole. Kościany amulet jest w tym, dobra. Czyli tutaj już nic de facto... O mój Boże, jest tego więcej. Nic de facto nie ma. Chyba, że obraz? Nie, są chyba dwa obrazy w tej dzielnicy i jeden w kolejnym. O mój Boże, jak bardzo bym chciał mieć chociażby troszeczkę strzałek usypiających, to było takie fajne i w ogóle. Z drogi, widzę tutaj hajsik. Au, co mnie żrecie? Pomioty szatańskie. Ja ogólnie między tym a kolejnym odcinkiem posegreguję sobie runy, bo mamy teraz trochę slotów. Runy, wróćcie, kościane amulety. No. I kolejne opuszczone miejsce. Wiecie, gramy full pacyfistycznie, no może nie full, prawie pacyfistycznie, a jednak tego typu miejsca dalej są zniszczone i rozgrzebane, czyli tutaj nic nie mogliśmy zrobić. Czy nam się to podoba, czy nie, nie uratujemy każdego. Nie odmienimy losu każdego. Szkoda. No ale taki efekt też jest spoko, nie? Impressive how you managed to get there. Be careful, those people in the oil tanks might still be around. Dobra, pan Menel dorzucił nam jedną wskazóweczkę za darmo. You said whale oil. I got it for you. Not easy to pinch either. No, you screwed up. It won't work without another tank. Not enough blast. You gotta trust me on this. All right, all right. I don't know shit about explosives. Never said I did. I'll go out again later and find some more. Good. You can't rush jobs like this. It takes a smooth hand. You can't... Czy ja mogę? Okej, czyli panie przybyły tutaj sobie dorobić. Can't piss around here forever either. Looking for a fight? Tak, wiedziałem o tej trofce i się miał na szybko zrobić. Połączyliśmy je dominem, chwyciliśmy jedną kumpela, dźgnęła swoją kumpelę, kiedy mieliśmy ją jako zakładniczkę. Bum, obydwie są martwe. Martwe. Proste. I tak, tutaj mamy ogólnie rzecz, która może być dosyć łatwa. Dosyć łatwo może spieprzyć wam playthrough pacyfisty. Ponieważ tak, mamy tą ścianę, te dwie panie chciały ją wysadzić i zrobić włamkę do sklepu czarnorynkowego. I tak, jest bardzo duża szansa, że ten wybuch zabije sklepikarkę.
Tak więc musicie tutaj dosłownie wczytywać, save'ować do oporu, aż wybuchnie zabijskie piekarki. Ja na szczęście mam to wyrąbane. Oh boy. A no tak, one mówiły, że brakuje jeszcze jednego dzbanuszka z olejem. Damn. No dobra, to tą łamkę dokończymy. O mój Boże, dzień najbliższy. Dzień najbliższy olej. Chciałem mieć to już z głowy. Dobra. Menelsan, ma pan może tutaj trochę tranu? Skąd mogę wziąć trochę tranu tutaj? Wiem, że jest on w... na przystanku. Na stacji w sensie. I to jest jedyne źródło tranu na tej mapie? Poważnie? Przecież ta gra kurwa tranem stoi. Okej, to jest bardzo dziwne miejsce. Nie chciałem tutaj być. Dobra, odpalamy cienistą formę cienia i lecimy. Nie, nie tędy droga. Czy ja mogę poskakiwać w tej formie? Nie, nie mogę. Ej, kurwa, byłem w krzakach. No super, nie można mi tutaj przebywać. Fajnie, no byłem w krzakach, więc GTFO, nie widziałeś mnie. O, to jest zabawne. Jeśli tutaj przyjdą. Tak, mamy tutaj pułapki rozstawione przez wyjców, gdyby ktoś próbował zniszczyć ich cudowną pułapeczkę, jak my to właśnie zrobiliśmy. Ale to jest kurwa żal, że nie ma... Wow. No nic, nieważne. Dobra, tą włamkę do sklepu zakończymy sobie w kolejnym odcinku. Tak więc mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za uwagę, trzymajcie się plutko i na razioneczko do kolejnych odcinków Dishonored 2. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie o lajku pod spodem i na razie.